Za chwilę. Ty naprawdę jej groziłaś, że przeniesiesz Klarę do innej szkoły tylko dlatego, że jej gorzej sprawdzian poszedł z polskiego? Co ty robisz w ogóle? Co to ma być? Balsam! Ja chcę balsam! No. Nie wiem, co powiedzieć na początku filmiku teraz. Co jest kurwa? W sensie, będę nagrywał dalej. Jak komentuję parę dokumenty. I zróbmy tak, że po prostu ten kanał będzie o tego, aby nie mówić o pewnym temacie. Ale nie chcę wyjść na ignoranta, który jakby nie wie, co się dzieje na świecie. Więc chciałbym wam tylko i wyłącznie powiedzieć, że totalnie nie mam kompetencji do tego, aby się jakkolwiek wymądrzać, mówić tutaj cokolwiek na temat Ukrainy. Aczkolwiek na pewno mogę wam polecić Łukasza Boka, jeżeli chodzi o Twittera, oraz Damiana Olszewskiego, jeżeli chodzi o YouTube'a. To są źródła, z których ja biorę jakiekolwiek informacje na temat tego, co się teraz dzieje. A sam od siebie podrzucam wam zbiórkę Się Pomaga. I takowa jest pierwsza w opisie. Ja, kochani, będę leczył świat komedią, kurwa. Ja totalnie widzę sensu, abym teraz tutaj zrobił szary ekran. Patrzył na was. Mówił o tym, że świat się kończy. Bo ja komentuję sobie parę dokumenty i po prostu będę to dalej robił. Bo moja śpiączka w Lost Ark 150 godzin, 2 tygodnie. Już mi się to znudziło, okej? Okay? W sensie wydaje mi się, że są lepsze rzeczy niż 150 godzin grania w gry przez 2 tygodnie. Więc zabiorę się za jedyne, co potrafię. Ciumka jeloczki. Koszalin. Tu od niedawna mieszkają Zofia i Patryk Gruda z córką Klarą. Dziewczynka przywykła do tego, że rodzice spełniają każdą jej zachciankę. Ostatnimi czasy dziesięciolatka robi się coraz bardziej wymagająca. Zofia zawsze chętnie realizuje marzenia córki, natomiast Patryk jest mocno zaniepokojony zachowaniem małej Klary. Zdawałem sobie sprawę z tego, że rozpuściliśmy Klarę, ale nie, że aż do tego stopnia. To się tak ją rozpuściliście, zamieniła się w substancję cieczną? Przepraszam, rozkręcę się, okej, rozkręcę się! Przecież te ciuchy były strasznie drogie, szczególnie jak na dziecko. Przecież z Klary zrobiła się powoli mała terrorystka. Ubrania dzieci mogą kosztować maksymalnie 5 zł, okej? Okay? Bo inaczej to są zbyt drogie ciuchy, jak na dziecko. Jakby... Nie jestem małym dzieckiem, chciałam wyglądać jak aktorki z filmów. No i Klara, widać, że jest pięknym tworem popkultury. Szanuję, chcę zobaczyć. Moja córeczka była coraz dojrzalsza i wypracowała sobie swój własny styl. W naszej rodzinie wszyscy dbaliśmy o to, żeby dobrze wyglądać, a Klara miała do tego dryk i bardzo ją w tym wspierałam. Ej, chłopaki, miej się tak, że mama was zabierała w wieku 10 lat do sklepu i mówiła, te buty wygodne, fajne, a ty mówisz, mamo, ja nie chcę tych butów, zostaw mnie, ja nie chcę tu być! No ale Adam, ty potrzebujesz buty, żeby jakkolwiek jakby wyglądać. Zostaw mi, mamo, z tymi butami, ja nie chcę tych butów, idź stąd! Ja nie chcę tu być, ja chcę na komputerze grać! Ale Adaś, butki trzeba ubrać ładne, podobają ci się? Ja nie potrzebuję butów, wam kupię nową grę, chodźmy do Empika! Także w domu Klara stara się wcielać w życie swoje pomysły. Dziesięciolatka chce decydować o tym, w co będzie się ubierać jej ojciec. Mężczyzna ma dość i ulega kaprysom córki. Zawsze miałam lepszy gust niż tato. Nie mogłam go wypuścić z domu w tej okropnej marynarce i koszuli. Wyglądał jak własny dziadek. Jeżeli on się obraził na to, to jeszcze lepiej. Jaki jest cel wyzywania ludzi i zwracania uwagi na ich wady, jeżeli po prostu potem się nie obsrają? No w sensie trzeba się zesrać, bo inaczej to nie było sensu w ogóle cokolwiek mówić. Moja praca wymagała odpowiedniego ubioru. Jeszcze tego brakowało, żeby moja córka wybierała mi rzeczy tylko dlatego, że naoglądała się jakichś programów o modzie. Zacząłem się obawiać, że nasze metody wychowawcze zupełnie nie zdały egzaminu. To twoja córka ma jakiekolwiek zdanie? Atos! Ja nie po to wysyłałem swoją córkę do szkoły polskiej, aby ona wyszła na ludzi, którzy mają własne zdanie! Do szeregu, do gułagu! Dwa dni później. Zofia szybko zapomniała o uwagach Patryka dotyczących tego, że zbytnio rozpieszcza córkę. Dzisiaj kobieta postanowiła zabrać dziesięciolatkę na zakupy. Dzień jak co dzień, co? Tak zaczęliśmy, scena dalej, znowu zakupy. Czy tam się będzie działa cały czas akcja? Jak tam skarbie? Znalazłaś coś dla siebie? Tak, zobacz, są boskie, chcę je mieć. Mhm. Ale przecież to są buty na wysokim obcasie, kochanie. Jesteś jeszcze za mała, daj odłożę je na półkę. Przepraszam bardzo, czy na obcasach jest jakieś takie, nie wiem, ostrzeżenie, jak na piwie? Że tylko do spożycia po 18 roku życia. A tutaj jest sklep z obuwiem dziecięcym, na pewno pani coś, córeczce ładnego wybierze. No ale ubierze się obcasy, żeby być wyższym, a dziecko jest niskie, więc chciało być wyższe. Czy ty możesz myśleć? Proszę pani, ja ufam w wybory mojej córki, uważam, że ma świetny gust, naprawdę. Bardzo mi się te buty podobały.
Widziałam, że w telewizji modelki noszą podobne, a mama zawsze kupowała mi to, co chciałam. I widzicie, i przyjdzie tutaj ktoś i powie: Matko Boska, ta dziewczynka, Jezus, to kupuje, rozpieszczona i tak dalej, no. Tak, okej. Okay. A czy przypadkiem kobiety takie nie są czasami? W sensie nie mówię, że wszystkie, ale czy to tak w sumie to nie jest takie zobaczenie po prostu siebie w lustrze i masz takie: o Boże! W sensie dziecko chce znowu nowe ubranie i ktoś powie: rozpieszczone dziecko, ale w sumie my ogólnie kupujemy jako ludzie za dużo ciuchów. I po prostu, jeżeli masz cokolwiek wziąć dobrego z tego filmu, to sobie rozkmin tak z tyłu głowy, czy jeżeli cokolwiek cię wkurzy zachowaniu tej dziewczynki, to czy ty przypadkiem sam siebie nie za bardzo rozpieszczasz? O! Warto siebie rozpieszczać, ale nie za bardzo. Poza ci 20 butów, zapomniałeś o przednich. Czy mówisz, że żyjemy w czasach sieciówek, gdzie można kupić za mało pieniędzy dużo ubrań? Jest u nas Primark już, to już jest znak, że robi się źle. Zobacz, skarbiesz, czy są ci wygodne. Są bardzo wygodne. Ale to jest naprawdę wysoki obces. Przecież dziecko może się w tym czymś takim przewrócić, to jest niezdrowe. Dorosła kobieta nie może się przewrócić, nie? Dorosła kobieta jak chodzi, to dosłownie ją wiatr utrzymuje w pionie. Nie da się. Chyba że pójdziesz na starówkę w Warszawie, tam wtedy trochę o 24 już jest ciężko. No jest naprawdę za mała jeszcze. Proszę pani, im szybciej moja córka nauczy się chodzić w wysokich obcasach jak kobieta, tym lepiej dla niej, prawda? Prawda. Ta ekspedientka była bezczelna. Jak ona w ogóle śmiała się wtrącać? No właśnie jeszcze własne zdanie. Do głowy! Weźmiemy te. I te, które wcześniej mierzyłam, czerwone również. Tak, oczywiście. I tą ławkę, na której przymierzałyśmy, zajebista jest. Mała dziewczynka nie powinna nosić butów na tak wysokim obcasie. Przecież to niezdrowe i niebezpieczne. Dobra, a Tamara Wysokińska nie powinna być niska. No w sensie, zamknij się, Tamara. No poza tym dzieci w tym wieku powinny jeszcze hasać i się bawić, a nie zajmować modą. Zresztą to nie jest moja sprawa. Powinnam się cieszyć, że sprzedałam towar. Pięknie rozpuentowałaś to, po co w ogóle zaczynałaś myśleć i wyrażać swoje zdanie. Skoro rozpuentowałaś to, a w sumie po co mnie to obchodzi, powinnam się cieszyć, sprzedałam buty. Mordo, no właśnie. To dlaczego nie zamknęłaś mordy wcześniej? Po powrocie do domu Zofia podziwia najnowsze nabytki, które pokazuje mężowi. A co to takiego jest? Nie. No ale co to? No buty dla Klary. No jak dla Klary? Przecież to są buty dla dorosłej kobiety na obcasie. No tak, ale przecież lubisz też, jak ja chodzę w takich butach. Nie, że tak, ale wiesz, ty jesteś dorosłą kobietą, ona ma małe nogi, jeszcze nie ukształtowane. No co z tego, ale lubię pobawić w styling, w modelki, przecież znasz ją. A ile to kosztowało? A jest tu gdzieś jakiś ortopeda, który tak powie, że nie wolno? Przepraszam bardzo. Czy ja mogłem mieć płaskostopy dlatego, że chodziłem w obcasach, bo mnie mama tak ubierała? Bo ja nie wiem, może mój mózg to po prostu wyciął, dlatego mam płaskostopy. Ja bym... No w sumie, no 1100. 1100 złotych za taki badzie? Ale słuchaj, samo centrum, świetny butik. No, ale wiesz co, nie, idź oddaj to do sklepu, przecież to... Och, przesadzasz. To są pieniądze, to jest... 1100. Za 1100 można kupić strasznie duże rzeczy. Ja nie wiem, ja się cykam wydawać na buty dużo, w sensie, nie wiem, buty się brudzą, w sensie... No, jak można wydać więcej niż tam 200-300 zł na buty, skoro zaraz je ubrudzisz? Co ja mam uważać, jak chodzę, kurwa? Nie wiem chodzić, mając wyjebane. Jak kupię sobie buty za 5 dych, mogę je rozpieprzyć? Powiem sobie takie: okej, twój dzień już nadszedł. Jak rozwalę buty za, nie wiem, 1000 zł, to będę na nie patrzył i po prostu wyciągnę z nicz i zrobię im pogrzeb. Moja żona zupełnie nie rozumiała, że w dzisiejszych czasach trzeba uważać na wydatki. W dzisiejszych czasach trzeba uważać, jak się wydaje pieniądze, bo może przyjść pan komornikuś i komornikuś zrobi ci po prostu do komina. Albo przyjdzie taki chytrus Gargamel i on ci z tej twojej kiszonki zrobi szup! Patryk Gołda, serze jeden ty. Dawaj tutaj mi teraz jakąś legendę o jakichś chytruskach. Wydawała krocie na ciuchy dla 10-latki. Moje argumenty zupełnie do niej nie trafiały. Ona żyła w świecie jakichś osób z pierwszych stron gazet. Patryk, dokładnie, ale weź sobie jeszcze bardziej zniż głowę, nie? Weź sobie to przelicz na to, ile ty musiałeś razy wstać rano, otworzyć te przykrwione oczy, bo 5 godzin spałeś, potem zjeść tego suchego tosta i zasuwać 10 godzin w robocie, żeby zarobić na te buty. Stary, wtedy cię jeszcze bardziej mózg się spali. Cześć Patryk, fajnie, że przyszedłeś do roboty. To po co dzisiaj pracujesz? A, zarabiam na 1/6 butów mojej córki. Mówiłem ci, że firma jest w kryzysie, a poza tym kupę kasy musimy co miesiąc za ten dom zapłacić. W Krakowie byłam koordynatorką agencji modelingowej i znałam ten biznes od podszewki. Wiedziałam, że trzeba zainwestować, żeby dobrze wyglądać, a Patryk miał po prostu węża w kieszeni. Inwestycja.
Gdy dzisiaj sobie kupiłem grzebień i mi wypadły te włosy, nie wiem, one chcą zaraz mi odlecieć, to dokonałem inwestycji. Ale jestem ze mnie przedsiębiorca. Wiesz, jak jej będzie przykro? Rozpuściła się jak dziadowski bicz. Och, bzdury gadasz, żałujesz pieniędzy na własną córkę. Jezu, Zośka, z tobą się nie idzie dogadać ostatnio. Mój mąż zawsze podziwiał mój gust i moje ciuchy. I twoją zdolność wydawania jego pieniędzy. Wiedziałam, co zrobić, żeby na nim wywrzeć wrażenie. Gdybym nie była elegancka i a nawet by na mnie nie spojrzał. Pff, co go ugryzło? Czysto tak teoretycznie, to jakby każdy z nas ma coś do dostarczenia, tak? W sensie z reguły mężczyzna ma dostarczyć zasoby, a kobieta ma dostarczyć, no, to o czym mówisz. Ale no, czy danie 10-latkowi kefiru, żeby uwalił sobie całą mordę, czy to jest aż takie głupie? Jak, na jakie potem ma zdjęcia patrzeć? I z radość z jedzenia jogurtu ręką. Ah. 10-letnia uczennica prywatnej szkoły ubrała się w swoje nowe buty i prosi matkę o zrobienie jej makijażu. A co tu się dzieje? Co wy robicie? A przygotowujemy raka skóry dla niej, jak będzie miała 25 lat. Moja córka uczęszczała do konserwatywnej szkoły. Czyli do polskiej szkoły, o to ci chodzi, do polskiej szkoły po prostu. Zupełnie nie chciałem sobie nawet wyobrażać, co pomyśleli sobie nauczyciele, kiedy wparowała tam wymalowana i ubrana jak jakaś gwiazda. Nie, to zależy, bo gdyby się pomalowała za klauna, po prostu tu chodzi o to, że trzeba przełamać ten poziom abstrakcji, kiedy po prostu społeczeństwo już to będzie chciało zignorować i popatrzeć sobie po prostu w lewo na zadzie. Okej, to mnie nie dotyczy. Ja nie muszę brać w tym udziału. Otóż jest przykład z historii, ponieważ Chingis Chan, czyli jeden ze bardziej sławniejszych Mongołów, pewnego razu, gdy był jego wróg i trzeba było zdobyć mleko, a nie mieli mleka w swoim obozie, to rozebrał się całkowicie i nago wbiegł do jego obozu, normalnie zabrał mleko i wyszedł. Tylko że on tam nie był żołnierzem, on po prostu był liderem drugiej grupy, która walczyła z tamtymi w uproszczeniu. Więc po prostu wszyscy patrzyli na Golasa, który wbiegł do obozu, bierze mleko i mają takie... To się nie dzieje. Za dużo piłem wczoraj. Ja nic nie widzę. Nie, kochanie, nie pójdziesz tak do szkoły. Proszę iść się umyć, dobrze? Szybciutko. Dlatego, że dziewczynki w twoim wieku tak się nie malują. Wyglądasz jak pisanka wielkanocna. O, ale bym sobie pisankę wielkanocną walił czas. No, jak ja dawno tego nie robiłem. Zaraz będzie Wielkanoc. Trzeba zrobić pisankę, kochani. Proszę iść się umyć, dobrze? Ja nie mam czasu, muszę jeszcze do pracy iść. Oddaj te buty, one są okropne, nie pójdziesz. A w czym mam pójść do pracy, przepraszam bardzo? W tenisówkach, żebym wyglądał jak jakiś pajac, mam do klientów iść. Najlepiej to w klapkach. Lub w kroksach. Chciałam, żeby tato wyglądał światowo. Nie mógł chodzić w tych wiśniackich półbutach. Bez komentarzy. W ogóle mogłabyś coś z nią zrobić wreszcie. Rozpuściła się jak dziadowski bicz. Ciuchy? Malowitka? Zabierasz ją ciągle na jakieś shoppingi? Zabierz ją w jakieś normalne miejsce. Idźcie do zoo albo gdziekolwiek. Normalne? Normalne? Zabierz ją do zoo. To jest dobry pomysł. To w Krakowie to było normalne życie, a tu co? Tu, co ja tu mam? Jakie tu mam życie? Nuda! Dlatego uważam, że powinnaś zadzwonić do swojej byłej szefowej. Ona tu bywa w okolicy, umówić się, porozmawiać. Może by to jakoś pomogło. Wiesz co, ja nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Ja się z nią nie przyjaźniłam nigdy bliżej. Mimo wszystko uważam, że powinnyście się umówić i pogadać. Zośka zawsze dbała, żeby córka była ładnie ubrana. Ale od kiedy moja żona nie pracowała, jej cała uwaga skupiała się tylko i wyłącznie na Klarze. Mój mąż ciągle naciskał, żebym wychodziła z domu i spotykała się ze znajomymi. Co za świr. Co, żebyś miała własne życie i nie wchodziła mu cały czas w dupę? Wow. Tymczasem ja w tym koszalinie nikogo nie znałam. No może poza tymi nudziarzami z klubu tenisowego. Granie w tenisa jest ciekawe. Są bardziej nudne sporty niż tenis. Tenis jest super, w tenisie... Wiesz, rakiet odbijasz piłkę na drugą stronę. To wydaje się bardzo ciekawe. Ej, to jest ciekawe, grał w tenisa pół życia. Super jest tenis. Ale nie jestem aż tak super przekonany, że powiesz, że to jest najciekawszy sport. Zgodnie z życzeniem męża, Zofia umówiła się ze swoją byłą szefową. Właścicielka agencji modelek nie spodziewała się, że Zofia przyjdzie na spotkanie z córką. Klaruniu, jak ty urosłaś. Ostatnio widziałam takie dzieciątko malutkie, a to już pannica. Prawie dorosła. A wiesz, co ja zauważyłam? Nie, nie wiem. Że ta sukienka w ogóle nie pasuje do koloru twoich oczu. Aha. Powinnaś wybierać odcienie zielonego. Noś tylko zielone ubrania, nie? Najlepiej przebierz się za trawnik. To ja jestem dyrektorką agencji modelingu i chyba najlepiej wiem, co pasuje do moich oczu, a co nie pasuje. Gówno.
Pasuje gówno. Już po tym zdaniu mam ochotę po prostu... Weź, idź, ubierz ten trawnik lepiej. Żeby pies przyszedł i się na ciebie po prostu zesrał. Wtedy będzie najlepsza puenta, najlepsze duo. Naprawdę. W sensie uważam, że wtedy będzie to pasowało, nie wiem, do twojego charakteru. Teraz się tak nosi. Dziękuję ci za oświecenie. Klaruniu, bądź miła dla pani. Weronika była okropnie ubrana. Chciałam jej tylko doradzić, bo ja świetnie znam się na modzie. No i dobrze, wyjaśnisz. Bardzo dobrze. Chwilę później była szefowa Zofii znajduje pretekst, aby wyjść z lokalu. Nie czuje się bowiem dobrze pouczana przez dziesięciolatkę. Ja was już będę musiała opuścić. Ale nie możesz. Na ważne spotkanie. Wiesz, jak to jest. Co to są w ogóle krucho psychicznie skonstruowani ludzie? Rozwala ich dziesięciolatka. Dziesięciolatka przychodzi i mówi, ty, wyglądasz jak medel. Co jest? W ogóle mnie nie imponujesz. Śmierdzisz. Weź najlepiej stąd wyjść. I oni wychodzą, oni są obrażeni na dziecko, dziesięciolatka. Nie pozwolę tak do siebie mówić, więc po prostu zamiast wykorzystać to, że jestem dorosła i mogłabym, nie wiem, przegadać to dziecko, to wstanę i sobie pójdę się obrazić. Dorosła osoba. Maszę w zawodzie, ktoś zadzwonił, musisz biec. Ważne spotkanie po prostu. Macie tutaj. Kupcie sobie kolację. Ona zrejczkwituje. Zapłaciła tym dziewczynkom tylko po to, żeby z nimi nie siedzieć. Zajebiste. Nie no, to jest straszne, co ja tam przeżyłam. Nie no, naprawdę, słuchaj, to trzeba wrzucić na Instagram story przynajmniej 20 kafelków teraz. Nie wiem, dlaczego Zofia przyprowadziła swoją córkę na to spotkanie. W każdym razie 20 lat pracuję w agencji modelingowej i nie widziałam czegoś takiego, żeby dziesięciolatka, rozwydrzona smarkula, zwracała mi uwagę, co mam na siebie włożyć, a czego nie. Śmierć już kupą, już ci mówiłem. Idź się ubrać. W ogóle idź ogarnąć trochę styl w swoim życiu. Mamo, nudzi mi się. Możemy jechać do domu? Kochanie, skosztujmy czegoś, miejmy miły wieczór i pójdziemy. Na tych łódkach nic nie jedzie. Tam dosłownie sałata to przyleciała. Tydzień później. Zofia jest pewna, że córka świetnie sobie radzi w szkole, jednak już wkrótce okazuje się, że się myli. Gabrysiu, czekam na Klarę. Nie widziałaś jej? Weź i zmiażdż jeszcze tą rękę od razu. Jimmy! Kobieto, gdzie jest? Ona się zamknęła w publikacji. Jak to zamknęła się w publikacji? Bo dostała dwójkę z polskiego, z tego sprawdzianu. Z tego, z zeszłego tygodnia? Z tego sprawdzianu? Tak. Klara chodziła wszędzie tylko ze swoją mamą. Nawet ubierała się tak jak ona. Nie pojechała z klasą na wycieczkę do zoo, bo mama ją wcześniej odebrała. Nie wiedziałam w ogóle, o co ta histeria. Każdemu się zdarza dostać dwójkę. Klara, nie wiem, ty masz jakiś problem, jakiś grymas na twarzy, ale ja go tutaj nie rozpoznaję, ja tutaj nie wiem, o co ci chodzi. Wiem tylko na pewno, że już nie musimy ciebie słuchać. I to mnie strasznie raduje. Jak ja uwielbiam 30-latki. Kochani, to jest moje powołanie jako 24-latek. Ach, te wszystkie głupie dzieci, bo są dziećmi. Zrobię to, wszystkie je wyśmieję. Gabi, ona nadal w kibelku i ryczy jak małe dziecko. Strasznie się zezłościła, kiedy panią dawała sprawdziany. Powiem ci, że w jej skórze w ogóle bym nie wychodził z tej toalety. Przecież jak ona dzisiaj wyglądała. Czy ty jesteś pijany? Czy w wieku 10 lat można pić? Ja się nie znam na dzieciach. Mogą pić dzieci wtedy? Ale o co ci chodzi? Jak możesz tak mówić? No perfumuje się jakimiś mdłymi perfumami. Dzisiaj od niej tak waliło, że się nie dało wytrzymać. No fu. Weź Gabrysia, chodź, się nie da. Nie rozumiem, przecież perfumy nie śmierdzą. I po to posyłałam Klarę do prywatnej szkoły, żeby jakieś bachory jej dokuczały. W prywatnych szkołach te dzieci, one nie mogą się wypowiadać, nie mogą mówić, więc powinno być okej, tak? Dzwoniła dyrektorka szkoły. A, zrobiła porządek z tą polonistką w końcu. Czy ty jesteś nienormalna? Ty naprawdę jej groziłaś, że przeniesiesz Klarę do innej szkoły tylko dlatego, że jej gorzej sprawdzian poszedł z polskiego? A co, oczywiście, zadowala cię ta dwuja? Nie zadowala mnie ta dwuja, ale nie pomyślałaś może, że to wina Klary? Ja przejrzałem ten sprawdzian, to żadna rewelacja. Słuchaj, Klara była zawsze świetną uczennicą i co? I nagle dostaje dwóje, tak? Więc jeśli dyrektorka nie zrobi porządku z tą nauczycielką, to idziemy z tej szkoły. O nie, kochani, ja nie chcę słyszeć o żadnych przenosinach. To jest najdroższa szkoła w mieście. I może byś się zajęła jakimiś ważniejszymi sprawami niż strojenie jej w te fatałachy. Na przykład nauką. Nauką, tak? A może ty byś w końcu zajął się nauką własnej córki, co? A nie tylko ja. O! O, i tu ładnie go spuentowała. Ja, moja droga, jak wychodzę z domu, to wychodzę do pracy po to, żeby nas w troje utrzymać. A wolny czas poświęcam nam wszystkim. I na przykład jutro po południu mam wolny czas, na pewno się Klarą zajmę. O, to super. Pójdźcie na zakupy. Od razu powiedziałem pani Rakowskiej, że zmiana szkoły absolutnie nie wchodzi w grę. Było mi bardzo wstyd za to, co żona jej powiedziała. Absolutnie nie podobały mi się jej metody wychowawcze. A, bo tam chciała zmieniać szkołę. No. Chodźmy dalej, ja chcę tą dziewczynkę tutaj zobaczyć, jak odpala i kogo ciśnie, nie? W sensie kogoś by mogła wyjaśnić. O, idą do sklepu! To będzie dobre. Tak,
Ja chcę ten drogi balsam, którego używa mama. No ale wiesz, mama używa takich balsamów, bo to są balsamy dla dorosłych kobiet. No ty jesteś za mała jeszcze. Nie jestem. Jak ty go użyjesz, to będziesz świeciła na żółto. Klara, zostaniesz żarówką, jeżeli się posmarujesz tym kremem. Jezu, ja moje dzieci będę cały czas straszył, nie? No ja jak inaczej masz wychować, nie? Mówi, ja chcę tego papierosa! Jak zapalisz papierosa, to staniesz się takim od razu z Gredem. Widziałeś Gredka z Harry'ego Pottera? Będziesz tak chodził i szukał cały czas skarpety. No ale słuchaj, kochanie, ale będziesz mogła sobie wybrać jakiś płyn pod prysznic. Zawsze lubiłaś taki różany, jak byłaś mała. Ale ja już nie jestem dzieckiem. Chcę drogie kremy. Banie, tanie są do bani, mama tak mówi. Słuchaj, albo żel pod prysznic, albo nic. Córka coraz więcej marudziła. No właśnie, facet ma żel do dupy, do włosów, do pach, do nóg, do stóp, do wszystkiego. Można. Ja ostatnio naprawdę widziałem taki żel pod prysznic, który można też myć zęby. W sensie jest 28 w jednym. I można myć wszystko. Co ty robisz w ogóle? Co to ma być? Balsam! Ja chcę balsam! Dawaj się! Nie dostaniesz tego balsamu, powiedziałem ci. Albo żel pod prysznic, albo w ogóle nic już nie dostaniesz. Nie chcę robić z tobą więcej zakupów. Tata był głupi, wredny i byłam na niego zła. Wolałam chodzić z mamą na zakupy. Ona zawsze kupowała mi to, co chciałam. Gdybyś miała balsam, to byś mogła tak jak piesek po prostu się ślizgać na nim. Jak ten piesek w sensie. Chodzi mi bardziej o takie ślizganie się. Słuchaj. Ty jesteś rozwydrzona ostatnio. Ja w ogóle nie rozumiem, co to ma być. Dostałaś ostatnio torebkę, dostałaś buty i ciągle ci mało. Wszystko powiem mamie! Mów sobie, co chcesz. Wstawaj w tej chwili i idziemy. Proszę. Bardzo dobre ojcostwo, super. Wystarczyło po prostu wziąć kij, walnąć w głowę, straciłaby przytomność i byłoby po sprawie. Ale no, mogliśmy przynajmniej pooglądać ten blur. On jest osobnie w sklepie blur, wszystko jest blurowane. A po prawej nie jest trochę blurowane. Mi się wydaje, że tam gdzie są te polsamy, to oni po prostu wszystko przekręcili tam w drugą stronę, żeby nie było widać marek. Klara musiała się nauczyć, że to nie ona o wszystkim decyduje. Żona była wobec niej zbyt uległa i wydawała pieniądze na wszystkie jej zachcianki. To był najwyższy czas, żeby nauczyć córkę pokory. Czy 10-latka można wysłać do wojska? No ogólnie żona nagle znajduje sobie nianię czy opiekunkę. No generalnie, żeby tam pomagała w domu. Idą potem znowu do sklepu na zakupy. Uhu, to jest moje nasze ulubione miejsce, co? I nasza główna bohaterka mówi jej, że ją ogarnie, żeby wyglądała dobrze. Bo jak ma pracować, jak wyglądając? Zostanie pani u nas na dłużej. Bardzo super. A jak wam idzie nauka rosyjskiego? Pan Klara dba o współpracę, nie chce się uczyć nas. Właśnie uczyła nas produktów i nie chce się uczyć wcale. Klaruniu, dlaczego nie chcesz uczyć się słówek? Bo rosyjski jest głupi. To w sumie, to tak, znasz polski, po co ci inny słowiański język, jakby... Posłuchaj, nauczysz się tego, co uczy pani Masza, a dostaniesz ode mnie specjalną niespodziankę. To ty sobie wybierzesz. Serio? To ja chcę ten krem, którego tata nie chciał mi ostatnio kupić. Dobra, umowa stoi. Cieszyłam się, że Klara umie kombinować. Zresztą to było bardzo fajne, że zażyczyła sobie balsam za naukę słówek. A zresztą, gdyby nie to, również bym jej kupiła, ponieważ uważam, że w tym wieku trzeba już dbać o skórę. Trzeba suszyć skórę na koloryferze w tym wieku już. Patryk zauważa, że pomysł, by Klara uczyła się rosyjskiego, staje się coraz bardziej absurdalny. A co to jest? Co wy tutaj robicie? Dzień dobry. Dzień dobry. To boli. Och, pani Maszo, no właśnie robię styling pani Maszy. Miałam kiedyś taką do castingu, zrobiłam z niej istne cudo. Ja wiecie, jaki to jest awkward i w ogóle, ja nie wiem, dlaczego nagle tu jest temat Ukrainy nagle, w sensie mieliśmy to uniknąć, omijać to, skąd? Z dupy, no ja nie wiedziałem, że tak będzie, nie oglądałem tego odcinka wcześniej, tak, to jest w środek odcinka. Jakby, sio! Najdzie się pośmiać głupich ludzi, no. Moja żona marzyła o własnej linii ubrań, chociaż tak naprawdę nie potrafiła nawet dobrze utrzymać w ręce ołówka. Zresztą, sądząc po stylizacji naszej gosposi, to raczej tłumy nie rzuciłyby się na jej ubrania. Uważałem, że Zosia zaczyna po prostu dziwaczyć. Bym cię prosił na chwilkę, dobrze? Momencik, tak myślę, czy tam zostawić? Robiłam wszystko, co kazała mi szefowa. Wolałam te lekcje z dziewczynkami, jeżeli te przebieranki z jej matką. Już lepiej było za dziecko głupie uczyć. Bardzo cię poproszę. Poczekam, nie wiem. Dobrze, zaczekam. Momencik, pomagam. Zosiu! No idę. Co ty w ogóle wyprawiasz? Co wyprawiam? Przestań! Co ci znowu chodzi? Postanowiłem z tym skończyć i zwalniam panią Strunin.
Co? Tak. Co? Co? I słuchaj, ja się bez niej zanudzę tutaj w domu. Nie mam kogo męczyć wtedy, no. A ty też zresztą powinnaś wyjść do ludzi. Słuchaj, ja ci opowiadałam o tej Weronice. To była porażka. No dobrze, słuchaj, a ci cybulscy, z którymi byliśmy, to oni zrobili dobre wrażenie. Oni są tacy nudni, jak flaki z olejem. Jak nudni? Co ty opowiadasz? Beata ma znaną cukiernię, a Andrzej nakręca filmy, to nie są nudne zajęcia, a ich dzieciaki chodzą przecież z Klarą razem do szkoły. Najbardziej nienudne jest po prostu siedzenie w domu i to prawda, w sensie 150 godzin, 2 tygodnie. Ja mówię o tym publicznie, żebym po prostu coś zmienił w swoim życiu, bo coś poszło nie tak. Byłam wściekła na męża, że chciał zwolnić Maszę. A poza tym, że kazał mi się spotykać z tymi nudnymi znajomymi z klubu tenisowego. Chyba byłam wystarczająco dorosła, żeby sama sobie wybierać znajomych. To prawda, zbyt dużo ich nie miałam, ale wcale mi to nie przeszkadzało. I najlepiej szukać znajomych wśród mrówek. Mrówek jest kilka tysięcy razy więcej niż ludzi na ziemi. Masz dużo większe szanse na znalezienie sobie przyjaciela mrówkę, tylko musisz go pilnować, bo może zniknąć. Łatwo zgubić swojego przyjaciela mrówkę, naprawdę. No i też trudno ze smyczą. Patryk umówił się z Beatą i Andrzejem na korcie tenisowym. Mężczyzna zwolnił Maszę z Trunin, więc znudzona Zofia zgodziła się przyjść tu razem z nim. Cześć. Wy co, Andrzejku? Porozgrzewamy się troszeczkę. Jasne. Chodź, to już pójdziemy, co? Ale się rozgrzać, no na tenisie bardzo łatwo kontuzję. To jest bardzo kontuzjogenny sport. Naprawdę, trzeba, wiecie, robić te rozciąganie i w ogóle, bo jak się potem źle skręcisz, to po tobie. To potem to już tylko i wyłącznie kula, kremacja. Więc się kurwa rozciągaj. Ej, poczekaj, Batka. Ja chciałam coś jeszcze pokazać. No pokaż. Słuchaj, byłam u fotografa. Odebrałam zdjęcia mojej Klaruni. Popatrz. Czekaj, zanim będziemy grać w tenisa, to daj się pochwalić. Czy nie wygląda jak księżniczka? Faktycznie, bardzo ładnie. A co, idziemy może już, co? Chodź, już idziemy, idziemy, chodź. Tak wydoroślała przez ostatnie miesiące, taka mała kobietka się z niej zrobiła. Masz za bardzo wydoroślała, nie uważasz? W sensie są tacy ludzie, nie? Podchodzą do ciebie i mówi, tak, weź, no. Pa. No. Pa, jakie zdjęcia. Czekaj. Patrz na ten filmik jeszcze. Stary, ja muszę uciekać, bo się śpieszę. Nie, poczekaj jeszcze chwilę. No, jeszcze. Fajnie. No? Mhm. No. Tak. Dobra, na razie. Nie wiedziałam, jak mam skomentować zdjęcia, które pokazała mi Zofia. Klara wyglądała niby na nich ładnie, ale wolę zdjęcia, na których dzieci wyglądają normalnie, naturalnie, jak dzieci. Poza tym dziwny początek znajomości. Zostałam zarzucona zdjęciami z sesji fotograficznej dziecka, którego praktycznie nie znałam. Dziwny początek naszej znajomości. Nie wiem, ja lubię normalne zdjęcia dzieci. Co to za zdanie w ogóle? Ja wolę normalne zdjęcia dzieci. Że wygląda jak pancia, a nie jak dziewczynka. No ale jak kto co lubi. Chyba przesadzasz trochę, ty z tym twoim prowincjonalnym podejściem do świata. Coś oprócz twoich garów cię interesuje? Beata była straszną nudziarą. Z nią to o niczym nie można było porozmawiać, tylko o przepisach na ciasto. A ty tylko o dziecku, w sensie też nie masz jakichś super ciekawych tematów, nie? Chyba, że twoje dziecko, nie wiem, łapie rekiny w oceanie. Chodź, idziemy już grać. O, dziewczyny, mam nadzieję, że już miałyście dosyć czasu, żeby się dobrze poznać. To co, pogramy wreszcie trochę, nie? Tak, idziemy. Andrzej, słuchaj, tak mi wpadł do głowy pomysł. Co byś powiedział, jakby nasze dzieci też kiedyś umówić, żeby zagrały? Czemu nie? Czemu nie? No to super. Zobaczymy, kto dostanie w pierwszy pisa i go w dole. Ty, tato, zapukaj, ja się jakoś wstydzę. O, cześć, Klara. Hej. Idziemy do skateparku, gdzie z nami? Mogę, tato? No ale ty nie masz szans, w takich butach, spódniczce. No oczywiście, że możesz, po to cię przyprowadziłem, żebyś się z nimi pobawiła. Klara nosiła ciachowe buty. No gdzie? Do skateparku w różowych butach i miniówce? Krystian był fajny, a ja nie chciałam, żeby z powodu moich ciuchów myślał, że jestem jakimś dziwolągiem. Dlatego było mi głupio, kiedy zaczął się naśmiać z moich butów. Ej dziewczyny, dalej, chodźcie. Czekaj Krystian, poczekaj chwilę. Poczekaj na dziewczyny. Chodź Klaro, na pewno znajdziemy ci coś do ubrania, żeby było ci wygodnie. Chwileczkę. Dzięki serdeczne, w domu nawet jeansów nie chciałam. Nie ma problemu, na pewno jej coś znajdziemy, a dziewczyny się zaraz dogadają. Super. To pa, słoneczko, na razie. I zaraz tylko będzie... Nie mam jej włosy! Moja żona potem odbierze Klarę. Dobrze, nie ma sprawy, do zobaczenia. Czekasz. Czekasz, na klatce, bo tam jest miejsce dla dzieci. Czekasz. Które przychodzą do innych dzieci. Klatka schodowa. Jezu, potrafiłem czekać na kolegów po 10, 20, 30 minut. Musi posprzątać w pokoju. Zofia dość ekscentrycznie ubrała Klarę na zabawę z dziećmi. Wątpiłam, gdy ją zobaczyłam, że nasze dzieci się polubią.
Gdyby jeszcze odgrywała taką damę na torze rolkowym, nie miałaby u moich dzieci żadnych szans. Zero szans u moich dzieci. Zero. Się matematyczka znalazła. Zofia umówiła się z mężem na sushi. Kobieta dociera do baru w złym humorze. Ależ jestem na ciebie wściekła. Co się znowu stało? Uspokój się, kochanie. A gdzie Klara w ogóle? Przecież wiesz, że uwielbia sushi. Klara? Klarę odebrałam od naszych cudownych znajomych i była tak zmęczona, że padła. Poszła spać. Świetnie, znaczy, że się jednak dobrze bawili. Tak, świetnie się bawili. Tak się bawili, popatrz. Zabierz mi to, w ogóle gabrysi spodnie są. Wzięła dowód. Patrz na te spodnie, to jest dowód dobrej zabawy, ty, czy ciebie pojem? Co ci chodzi? I dlatego ja muszę teraz je prać, bo są gabrysi. Ale wyobraź sobie, że dzieci właśnie tak się bawią. Bawią się w piaskownicy albo chodzą po drzewach. W błotku. Super jest zabawa w błotku. Ja jako dorosła osoba najbardziej lubię w błotku. Jak jeździłem kładem i padał deszcz, to się najbardziej cieszyłem. Bo po co jeździć kładem, jak nie pada deszcz? A tak to można w każdą dziurę, gdzie jest woda, to się nazywa kałuża. Sobie mój mózg mnie zawodzi. Jak powiedzieć kałuża? No dziura, gdzie jest... A nie, kupiłaś fatałaszki drogie naszej córce, buty na obcasie i wysłałaś ją do znajomych, żeby się bawiła. Coś takiego, a od kiedy słyszałeś, żeby nasza Klara taplała się w błocie i grała w piłkę nożną, co? A, wyobraź sobie, że grała w piłkę nożną rok temu ze mną na wakacjach, ale ty oczywiście tego nie zauważyłaś. Ciekawe, jeszcze z tymi cudownymi znajomymi chcę się umówić na przyszłą sobotę. Ej, łódki mają jedzenie, przyleciało jedzenie, ucieka wam jedzenie, łapcie to jedzenie, łódka ma jedzenie. Słuchaj. Ja uważam, że oni nie dorównują naszej Klarze poziomem, a w ogóle jej rodzice są tacy sztampowi i nudni i w ogóle nie mam ochoty więcej przeprowadzić ich towarzystwie. A ja uważam wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że znalazła wreszcie swoich rówieśników, z którymi się świetnie bawi, wiesz? W Krakowie miała tylko jakieś nic nieznaczące koleżaneczki. A czy były to normalne dzieci z normalnymi zdjęciami, czy nie? Które w ogóle o niej nie pamiętają. A pamiętasz, co powiedziała jej wychowawczyni? Powiedziała, że musimy coś z tym zrobić, bo inaczej Klara stanie się odludkiem. Tego właśnie chcesz? Co ty robisz, przepraszam? Wychodzę. Jeszcze nie, stoisz na razie. Jesteś w trakcie stania. Tydzień później. Zofia przyjechała odebrać córkę od nowych przyjaciół dziewczynki. Kobieta zaplanowała dla Klary niespodziankę. Klara! Jedziemy! Ale ja nie chcę iść! Jak nie chcesz? Cześć, Zofia, a gdzie ty się tak śpieszysz dzisiaj? Mieliśmy spacer, musimy pójść. No jaki spacer, Klaruś? Wiesz o tym, że byłyśmy umówione, prawda, kochanie? Nie! Ale Zofia, nie chcę jechać na zakupy! Dla mnie to nie jest problem, jest w ogóle. Tak się fajnie bawili. Zostaw ich! Słuchaj, Beatka, my w sobotę mamy swój rytuał. My zawsze chodzimy na shopping. Dziwnie brzmią te egzorcyzmy. Wiadomo, że matki muszą się często naprawdę mocno nagimnastykować, żeby znaleźć wolne popołudnie. Ale w tym przypadku miałam wrażenie, że Zofia po prostu się nudzi i zrobiła sobie z Klary damę do towarzystwa. Czemu użyłaś słowa damę do towarzystwa? What the fuck? Córkę ma, to z którą lubi spędzać czas. Pójdę pod jednym warunkiem. Jakim? Jeśli Gabrysia i Krystian pojadą z nami. Nie, to absolutnie nie możliwe. Ale wiesz co, dla mnie, jeśli mają ochotę, to mogą jechać. Dla mnie to nie jest problem. Tylko przewieź ich później, jak będziecie wracali. Nie, no możemy jechać, Gabi. Dobra. Okej, jedziemy. Chodźcie. Jeszcze tego mi brakowało. Miałam samochód pełen dzieci. Oni mają co tydzień rytuał shoppingu, to Boże, biedny portfel. 20 minut później. Zofia, jej córka i przyjaciele są już w ulubionym butiku Klary. Jaki butik? To jest ogromny sklep, to nie jest butik. Ja chcę trampki. Klaro, uspokój się, kochanie, bo chyba twoi przyjaciele nie mają najlepszego wpływu na ciebie, co? Nie. Klara, zobacz. Masz jakiś piękny szaliczek. Normalnie pasowałby do ciebie. Przebierz może go. Chłopcze drogi, przestań, bo to chyba nie na miejscu te żarty, wiesz? Dobra. Chyba, że się ubieracie w lumpeksach. Ej, co jest złego w lumpeksach? Dobra, co jest złego w lumpeksach? Są jakby można takie ogarnąć rzeczy, że potem idziesz do ludzi i oni mają takie... Ej, to nie jest HM, to nie jest Reserved, jakby skąd ty to masz? Jak to zdobyć? Gdzie to ogarnąć? Jak to kupić? To się nazywa styl i unikalność. Ścigamy się do kasy. Dobra. W tym sklepie były same rzeczy dla starych bab. Rzeczy dla starych bab. Jak wyglądają rzeczy dla starych bab? Czy to jest, nie wiem, strój kucharki ze szkoły? To jest dla starych bab? Nie wiem. Czepki? Czy czepki są dla starych bab? Czy te dzieci są z panią? Tak, ze mną. Proszę im powiedzieć, żeby się uspokoiły. To nie jest plac zabaw. Klienci się skarżą. Nie ma tu totalnie innych klientów. Jakby może wpierw ogarnijcie sobie klientów. Chyba, że ty widzisz innych klientów, którzy czekają do...
wejścia do nieba. Dzieciaki, słyszeliście, co pani mówi, tak? Tak, ale co ja robię? Bądźcie bardziej grzeczne. Posprzątajcie ten bałagan. Idziemy stąd. Stary, jesteś totalnie pijany. Ty naprawdę musisz przestać walić te harnasie. Uspokoić tego Arnolda. Dwa tygodnie później. W domu Grudów nadal panuje ponury nastrój. Jest ponura atmosfera, to brzmi jak rozwód. Mamy jeszcze do 10 minut. Od kiedy Klara woli zabawy na dworze w towarzystwie przyjaciół od spędzania czasu z matką, Zofia zupełnie nie potrafi znaleźć sobie zajęcia. Co się stało? Coś z Klarą? Wiesz co, ona jeszcze niedawno spędzała ze mną każde wolne popołudnie. Chcesz mi powiedzieć, że płaczesz tylko dlatego, że Klara znalazła sobie przyjaciół, a nie ślęczy tutaj z tobą? Tak było od wielu, wielu lat i co ja teraz zrobię bez niej? Nie wiem, co z tym zrobisz. Fajnie, że tu poruszacie temat samotnej matki, która jakby jest samotna pomimo tego, że ma jej córkę i rodzinę i tak dalej, bo po prostu nie potrafi wyjść do ludzi. Wow, aczkolwiek tak czy tak, strasznie mnie zastanawia. Czy tam, w tamtych dziczkach, nie? W ścianie, czy tam jest Harry Potter? Czy wy tam trzymacie Harry'ego Pottera? Odpowiedzcie mi natychmiast. Nie chcę, żeby nasze dzieci więcej się spotykały i spędzały ze sobą czas, okej? Okay? A to niby dlaczego? Czyżby Gabrysia i Krystian były niewystarczająco dobre dla ciebie, bo ich drogi nie ubiera? Nie, to nie o to chodzi. One po prostu do siebie w ogóle nie pasują. Jeżeli twoje dzieci natychmiast nie biorą koszulki za minimum 80 zł, to nie chcę ich znać! Wiesz co, na początku też tak myślałam, ale jak poznałam Klarę, to okazało się, że to jest bardzo dobra i sympatyczna dziewczynka i bardzo szybko zaprzyjaźniła się z moimi dziećmi i ja na pewno nie pozwolę ci ich rozdzielić. Słuchaj, Klara i bez ciebie, bez twoich dzieci ma wystarczająco dużo rozrywek. A jak ty sobie to w ogóle wyobrażasz? Przecież one się i tak codziennie w szkole widują. Co mam im powiedzieć moim dzieciom? Sorry, nie rozmawiajcie z Klarą, bo ich mamusia sobie tego nie życzy. Wiesz co, ja tak widzę, że ty jesteś kompletną egoistką. Myślisz tylko o sobie, moje zdanie cię w ogóle nie obchodzi. Wiesz co, a ja myślę, że ty poza końcem swojego nosa nic nie widzisz. Nawet nie chcesz zrozumieć, co czuje i myśli twoja córka, bo gdyby chociaż cię troszkę to interesowało, to byś nie pozwoliła, żeby rozdzielić ją od jej przyjaciół. A to ona jest na z kolei tematyka, ona tam już ledwo stoi, ona już musi się opierać i tam... Co jest w ogóle? Czemu jesteście tu wszyscy pijani? Nie do wiary, że ta baba dla własnego widzimisię postanowiła odseparować moje dzieci od Klary. Nasze dzieci się bardzo zaprzyjaźniły. Dobra, Beata, mówisz za wolno, naprawdę się nie mogę słuchać. Dobra, chodźmy dalej. Dzisiaj Klara kończy 11 lat. Za pół godziny mają zjawić się goście. Największym życzeniem jubilatki była wyprawa do hali wspinaczkowej. Niestety Zofia ma inny plan. Zatrudniła fotografa i chce zrobić dzieciom sesję zdjęciową. Czy stoliczek... Nie, absolutnie, żadnej sesji tutaj nie będzie, już powiedziałem. Przecież ostatnie 8 dni nie robiliśmy żadnych zdjęć. Mi się wydaje, że te influencery, które rzucają foty samych siebie, po prostu siebie, jak patrzę w obiektyw. Mina numer 3. One po prostu dostają takiego wstrząsu, jak nie wrzucają żadnych zdjęć przez 2 dni. Wszystko już mam przygotowane, stoliczki, garderoby, buty, no w ogóle ty co ty? Ty zapominasz, czyj to jest dzień i dla kogo jest najważniejszy, tak? Dla naszej córki, a nie dla ciebie. To nie są jakieś twoje fanaberie. Ale dlaczego ty się drzesz w ogóle, jak ty się do mnie odnosisz, no? Przy panu? On ma 15 lat max, nie? To nie jest pan, to jest duże dziecko. Wiesz, jesteś totalnym egoistą, może w ogóle będzie lepiej, jak ja sobie z tobą pójdę, co? Wiesz co, czasami zastanawiam się, czy rzeczywiście super! To nie jest dobry pomysł. Nie rozumiałem, jak mogło do tego dojść. Przecież razem ustaliliśmy, jak mają wyglądać urodziny Klary. Ona marzyła o tej ściance spinaczkowej, zaprosiła Krystiana, Gabrysię, kilku chłopaków. Dzisiaj robimy urodziny Klary. I Klara na tych urodzinach będzie robiła sobie zdjęcia. I wszystkie osoby, które przyjdą, to będą robiły też sobie zdjęcia z nią. I to są urodziny. Jakieś napoje, jakieś chipsy, cokolwiek. Nie. Mamy obiekt. 2 godziny później Patrykowi udało się ponowić rezerwację w hali wspinaczkowej i urodziny córki trwają w najlepsze. Tymczasem zjawia się Zofia. Dlaczego pani jeszcze nie jest na sportowo? Czemu pani jeszcze nie jest na sportowo? Czemu pani jeszcze jest trzeźwa? Posłuchaj, kochanie, przygotowałam dla was wspaniałą niespodziankę w domu. Jaką? Przyjdzie profesjonalny fotograf i zrobi wam wspaniałe zdjęcia. Ale my się jeszcze chcemy powspinać. Wiesz, słuchaj, Gabrysiu. To będzie twoje, to jest dla ciebie. No mów dzieciaki, żeby przyszły do mnie do domu. Ale mi się ona wcale nie podoba. Ja uwielbiałem spinaczkę, ale teraz mam wrażenie, że jestem za gruby. Spinanie się naprawdę. Ja bym się naprawdę chciał powspinać. Uważam, że mam na to kondycję, bo chodzę na siłkę, ale wciąż jestem ogromny. I żeby mnie ktoś przytrzymał, to musiał być też chyba ogromny. Ja się po prostu chyba tak cykam w zasadzie. Chyba to nie jest dla mnie. Jeżeli tak nie macie takich problemów, to idźcie się wspinać. To nie jest super drogie. A będziecie na pewno się super bawić. Pomyślcie wtedy o mnie, że ja
się boję, że jestem za gruby, żeby się spinać. W internecie nie piszą, ile kilogramów może być, a ile nie może. Gabrysiu, idź już tam na ściankę, ja zaraz do was dojdę. Tak. Czy ty chciałaś ją przekupić? Co ty opowiadasz w ogóle? Daję ci 100 zł i zbierasz tutaj frajne na robienie sobie zdjęć. To coraz bardziej wygląda jak zapraszanie do piwnicy, gdzie są kotki. Słuchaj, ja zostałem tutaj sam z trenerem, 15 dzieci, ciebie nie ma, zniknęłaś sobie, Klara płacze. Co ty sobie wyobrażasz? To są dzisiaj jej urodziny. Słuchaj, Patryk, mi jest strasznie przykro, rozumiesz? Ja zorganizowałam wspaniałą sesję fotograficzną. Jaką sesję fotograficzną? Czy ty w ogóle słuchasz nasze dziecko? Jej marzeniem zawsze było pójście na ściankę wspinaczkową, a nie jakąś sesję fotograficzną. Ja nie wiem, czy ktoś ma marzenie, żeby iść na ściankę wspinaczkową. Chyba, że wy idzie na ściankę wspinaczkową, to musi być super. Nikt mi nie płaci nad nim. Nie są ścianki wspinaczkowe. No się postulujesz za swój da... Nie, nie rób tego, to nie jest dobry pomysł. Możesz umrzeć. To... W sensie na ściance wspinaczkowej też możesz umrzeć. W sumie... Żyj. To jest dobre zajęcie. Żyj. A teraz brzmi jak coach. Goddammit, nie da się mówić. Już, jeśli w takim razie wszyscy mają gdzieś, co ja mówię i co myślę, to w takim razie ja może sobie w ogóle pójdę, proszę bardzo, nikt cię nie będzie zatrzymywał. O, tak? To pójdę sobie do mojego ulubionego hotelu, do Krakowa i tyle mnie będziesz widział. Bardzo cię proszę, tylko będziesz musiała sobie sama za niego zapłacić. Co? A dlaczego sama sobie będę musiała zapłacić, co? A dlatego, że zablokowałem ci kartę kredytową. Śmiałeś, co ty opowiadasz w ogóle, co? Słuchaj, cały czas mówiłem ci, musimy oszczędzać, tak? A ty fatałaszki, perfumy, buty dla naszego dziecka za 1000 zł, co ty sobie wyobrażasz? Trennym sknerusem i dusi groszem. Jak śmiałeś mnie tak załatwić? Idź sobie gdzie chcesz. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. I słuchaj, jak wrócimy z dzieciakami do domu, macie tam już nie być. Rozumiesz? Słuchaj, uciekaj. Nie chcę ciebie w ogóle, już w ogóle widzieć. Zrozumiałeś to? Żegnaj. Nie, on jakby stoi tu zostaje. Plan jest taki, że ty wychodzisz. Było mi przykro, że tak pożarliśmy się w dniu urodzin córki. Naprawdę nie chciałem wywalić Zośki z domu, ale ona powinna nauczyć się, kiedy ustąpić. Powinna zrozumieć, że świat nie kręci się wokół niej. A wokół ciebie, w sensie ty jej powiedziałeś, miała się posłuchać, bo inaczej to out. W sensie, to jest okropne, właśnie nie nienawidzę tego po dokumentach, nie ma nikt dobry, zły. W sensie wy oboje jesteście... No no nie wiem, dziewczynka ma jakieś tutaj... Tego... Jakieś objawienie, ale... Pamiętajmy, że też jest całkiem spoko, ten typo, ojciec tamtych dzieci. Wiecie który? Ten, który grał chwilę rakietą na korcie. On był spoko, nie? Wydawał się miły. Miał takie okularki. Chyba miał okulary? Miał? Już nie pamiętam, czy miał okulary, czy nie miał, ale był miły. Miał fioletową koszulkę? Nie, zieloną. Nie, żółtą miał? No, był tam. Grał? Odbijał rakietę. Mój mąż uważał, że jego pomysły są najlepsze. Potraktował mnie jak wroga, mimo że wymyśliłam dla Klary wspaniałą niespodziankę. Czułam się nikomu niepotrzebna i mogłam sobie pójść. Puenta jest taka, że Zofia zrozumiała, że swoją samotność przerzucała na swoją córkę, którą ograniczała i robiła tak jak chciała. I generalnie żyli długo i szczęśliwie. No i poszli się spinać znowu. Potem ona spadła i nie żyje. Albo inaczej, nie wiem jakie zakończenie, musicie sami zobaczyć. 5 tygodni później ponownie odwiedzamy rodzinę Grudów. Na specjalne życzenie Klary rodzina wybrała się do hali wspinaczkowej. Nie no, leci miła muzyczka i teraz mama i córka się spinają. Nie wiem, skąd sobie wzięli pomysł na spinaczkę akurat. Ale wchodzą. Super. Dziękuję pięknie za oglądanie tego odcinka. Miło było wrócić, bo kurczę, tak 2 tygodnie nagrywałem i już myślałem, że nie nagram. Ale miło było nagrać i chyba będę nagrywał dalej. Dajcie znać w komentarzu, czy powinienem nagrywać teraz filmy, bo w sumie wiem z myślami. Ale zobaczyłem, że mi koledzy wrzucili filmy i miałem takie, okej, skoro oni mogą, to ja chyba też mogę i jakby co, to zwalę na nich winę, bo oni rzucali pierwsi i ja tylko robię tak jak oni. Więc dajcie tak, miło mi było was zobaczyć. Bądźcie bezpieczni, żyjcie i widzimy się w kolejnym odcinku. I zapraszam was jeszcze raz do wszystkich linków na dole, jeżeli chcielibyście jakkolwiek pomóc. Dziękuję pięknie. Chcę jeszcze raz dziękować. Dziękuję, że oglądacie film. Fajnie, że jesteście. Do zobaczenia jeszcze raz. Pa, pa. Trzymajcie się. Widzimy się zaraz. Obiecuję. Zaraz się widzimy. Cześć.